Piłkarze Stadionu Śląskiego z rocznika 98 mieli dziś na swoim treningu specjalnego gościa. Ich zajęcia poprowadził wychowanek naszego klubu, Dawid Plizga. Mieli możliwość potrenowania i zapoznania się z zapleczem Ekstraklasy, jakby nie było. Mieli możliwość zadawania mnóstwo pytań, jak i również poznali szereg ćwiczeń przeprowadzone przez Dawida. Jest to dla nich ciekawe na pewno i przeżycie, które zostanie w pamięci na dość długo. Zrobiliśmy zwykłą rozgrzewkę. Tak, chłopcy już mieli zaplanowane małe gry, więc wszedłem trochę im, pomogłem albo przeszkodziłem. Na końcu zrobiliśmy jedno takie ćwiczenie biegowe, które lubi trener Smuda robić. Zawodnika Jagiellonii Białystok nie trzeba było długo namawiać na przyjazd do Chorzowa. Nie, absolutnie nie, bo ja jestem na miejscu. Jestem wychowankiem tego klubu i z tym nie było problemu. Co pół roku mogę tu przyjeżdżać, jak jestem na urlopie. Zajęcia prowadzone przez byłego gracza GKS-u Katowice i Zagłębia Lubin przypadły do gustu zarówno zawodnikom, jak i szkoleniowcom stadionu. Sam Plizga przyznaje, że być może kiedyś pomyśli o zajęciu się pracą trenera na poważnie. Zastanawiam się, na pewno wolałbym na przykład bardziej zająć się dziećmi niż pracować już z dorosłymi, bo z dziećmi jest jakaś większa frajda i później jest większa satysfakcja, jeżeli ktoś wypłynie na szersze wody, ale to jest jeszcze, myślę, melodia przyszłości, ale na tym będę myślał też. Na pewno tam umiejętności też posiada duże, jest wychowankiem Akademii Wychowania Fizycznego, także mocy i zakresu tam techniki i zaplecza trenerskiego posiada, także myślę, że plus. Bardzo interesujące treningi wprowadził, no i dużo się nauczyliśmy przez to, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, tak ogólnie, jak zostać piłkarzem. Nam mówił, jak mamy grać i poprawia nas, jak nam coś nie wyszło. Na treningu zajmowaliśmy się formami gier i uczyliśmy się gry na dwa kontakty i gry zespołowej. Poza wartością samego treningu dla młodych graczy stadionu ważne było, że na ich zajęciach pojawił się człowiek, który zaczynał przygodę z piłką dokładnie w tym samym miejscu co oni. Plizga osiągnął w futbolu to, w co dziś mierzą jego młodsi koledzy i to właśnie tacy ludzie jak on mogą być inspiracją dla obecnych zawodników chorzowskiej szkółki. Inspiracja, bo mamy wiedzieć, jaką drogą iść, jaką oni szli drogą. Fajne, że mogliśmy poznać taką osobę właśnie. Zacytuję tutaj słowa Dawida, który powiedział, że dla nich piłka nożna jest otworem do tego świata piłkarskiego, tylko zależy to wyłącznie od samej młodzieży, jak będą podchodzić teraz do treningu, jak będą pracować. Jeżeli ktoś ich zauważy, no to już ten kroczek do piłkarskiego świata jest bardzo blisko. Mam nadzieję, że oni tak do tego podejdą, że jednak nie to, że trenują w małym klubie, to również pomoże im uwierzyć w siebie i to, że idzie się wybić, idzie stąd gdzieś zajść dalej. I że tylko ciężką pracą i własną wytrwałością można dążyć do tego, co się kiedyś określiło sobie. Zdaniem Plizgi Stadion Śląski z wielu powodów jest świetnym miejscem do rozwoju piłkarskich umiejętności. Sama lokalizacja tutaj na Górnym Śląsku pomiędzy miastami śląskimi, infrastruktura i samo podejście do dzieci, to, że jest w pobliżu Stadion Śląski, który niedługo będzie skończony, mam nadzieję, chociaż mimo 6 lat już budowy, albo i więcej, ale to na pewno wszystkich przyciągało, tak samo mnie i kolegów, bo bodajże z mojego bloku 8 chodziliśmy tutaj. To nas przyciągało to, że tutaj reprezentacja grała i to, że tutaj są obecnie odpowiednie warunki, które mają, bo jest boisko sztuczne, są boiska trawiaste, odpowiednie szatnie i no nic, tylko zająć się trenowaniem. Jest internat zrobiony dla dzieci, szkoła, klasa sportowa, tylko zająć się trenowaniem i nauką. Dla zawodnika Jagiellonii wizyta na obiektach szkółki stadionu była też okazją do wspomnień. To przecież tutaj stawiał pierwsze piłkarskie kroki i uczył się futbolowego abecadła. O, tutaj pamiętam całkiem inne boisko, bo bodajże było boisko żwirowe, gdzie musieliśmy cegłówki ściągać, żeby móc grać. Ale był to czas dobrze spędzony, bo w tym młodym wieku ta piłka sprawiała dużo, inaczej, może nie dużo więcej radości, ale była jedyną rzeczą, którą się robiło poza nauką. Teraz jest trochę inaczej już, ale no tutaj się nawet pierwsze kroki się stawiały, tutaj się nauczyło podstaw do grania na wyższym poziomie. Wizyta Dawida Plizgi to początek akcji Stadionu Śląskiego, którego trenerzy chcą raz na jakiś czas zapraszać swoich najbardziej znanych wychowanków. A jest z czego wybierać: Piotr Ćwieląg, Tomasz Hołota, bracia Michał i Mateusz Mak, czy zajmujący się już dziś pracą szkoleniową Dariusz Fornalak i Marek Wleciałowski. To wszystko ludzie doskonale znani w piłkarskim świecie, a wywodzący się z naszej szkółki. To nasz jakiś pomysł, który będziemy wiązać na przyszłość i sądzę, że jest to pomysł naprawdę, naprawdę dobry, choćby nawet pokazywania, że wychowankowie Stadionu Śląskiego gdzieś tam grają w ekstraklasie, w tych klubach ligowych. A ta nasza młodzież ma możliwość zobaczenia, że jest możliwość wybicia się gdzieś wyżej, a nie tylko zaprzestania na wieku juniora.